Dzień dobry wieczór, ja jestem Starki, a to kolejny epizod moich zmagań w grze Stone Shard. Więc tak, od ostatniego momentu trochę pomyślałem i stwierdziłem, że w sumie okaleczający cios warto będzie wziąć, chociażby ze względu na to, że proszę, delikatny doskok zawsze po prostu ułatwi nam manewrowanie po polu bitwy i w ogóle. Ale dobra, mniejsza z tym. Pijemy. A, no i nareszcie zgłodniał, super, kiełbasa, do widzenia. No i dzisiejszy cel, dostać się może do drugiej wioski i ewentualnie w niej trochę popracować nad różnymi rzeczami. Dobra, mamy wilka, czyli w sumie jest pierwsze starcie, nawet szybciej niż chciałbym tego. Dobra. Super. Dwa wilki mnie szukają teraz. To na spokojnie trzeba. Dobrze. Mogło być gorzej. Oj, krwawienie. Trzeba szybko się go pozbyć. I co my tu mamy? Dobra, 4. Dobra. O dziwo, jak mi się z tym się udało, więc nie jest tak źle. Dobra. Ból opadł. Widzicie, jednak ta zdolność mnie, można powiedzieć, szczerze uratowała tutaj w tym wszystkim. Tak więc dobra. Jesteśmy w tym miejscu, czyli las. Więcej interesujących miejsc niestety jest po drodze. Bym jednak zboczył i postarał się pójść polami, bo jednak na polach coś tak mi się wydaje się, że będzie trochę bezpieczniej niż w lasach. Wiecie, no niby będą bandyci, ale jednak z bandytami moim zdaniem jest dużo łatwiej niż z wilkiem, chociażby. Chociaż no nie ukrywam, owszem, bandyci są znacznie bardziej losowi. Proszę. Bandyci mają piesa. Dobra. Okej, okay, dziwo. No, dziwo. Nie polegliśmy od razu. Więc dobrze, teraz tylko trzeba tu uporządkować trochę. Niestety, o, nie, zmieściło się, dobrze. Super. Janek. Konia, rabarbar. Liść, aż zobaczę, co jest potrzebne. Grymonia pobocznych, tymianek i mięta. Okej. Okay. A grymonia jest. Pobocznik jest. Mam tymianku i mam mięty, okej. Okay. Niech będzie, że zjem. W takim razie łopion, no idziemy po tymianka. Dobra. Zobaczmy, jak tam w ogóle z doświadczeniem. Nie jest źle już w sumie. Prawie połowa drogi. Ale dobra. W takim wypadku idziemy po prostu w bok. Jesteśmy tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I powinniśmy dojść do miasta. Trochę daleko, ale dobra. Się uda. W mieście przydałoby się dosyć prędko uzupełnić zapasy wody. Trochę też pożywienia, bo nie ukrywam. Mamy niby to pożywienie, ale no, na ile mi starczy? Nie ukrywam, ja sądzę, że jednak szybko może nam zabraknąć się. Dobra. Odcinek dzisiejszy będzie taki dosyć... powiedzieć monotonny, jeśli nie znajdę jakichś ciekawych zajęć na czas właśnie drogi. Tam na to, co będzie po drodze. Czyli skończyła nam się woda. Niedobrze. Niedobrze i to bardzo. Robię mięso, że las to zaraz się zepsuje. Zacznij gnić po jeden dzień. Dobra, fajnie, zatruć albo wymioty, do widzenia. Pewny?
Jego mam, więc chyba niekoniecznie. Dobra, mniejsza z tym. Nie wiem, ile razy już przylazłem, więc pozwólcie, żeby doszedł po prostu przed siebie, dopóki drogi nie znajdę. Już w sumie nie ma sensu wam pokazywać trasy przed siebie. Najlepiej będzie, jeśli po prostu spotkamy się już w drugim miasteczku. Albo kiedy coś ciekawego się stanie. Ja, w sumie chyba to jest najmądrzejszy pomysł. No to do zobaczenia za chwilę. Tak więc, jesteśmy już w bramie drugiej wioski. Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć, poza tym, że to będzie moja pierwsza wizyta na jej terenach. A zapowiada się, żeby było jakoś szczególnie super, ale dobra. Zobaczmy, może jakieś ludzi spotkamy, którzy nam jakieś nowe zlecenia dadzą, czy coś. Czy ja wiem, czy jest sens. Na pewno nie wyważyć do pierwszej lepszej chałupy, przynajmniej do każdej chałupy, którą znajdę. O. Mamy kowala prawdopodobnie. I można tutaj po prostu... W sumie można było pogadać z nim po prostu o czymś... A właśnie, wytrychy muszę kupić, tak. Ale prawdziwy kowal jest tutaj. Jakaś robota, dobra. Dobra. 5 sztabek. Dobra, pokaż towary przy okazji, może zobaczę tutaj coś fajnego. No, widzę, że tutaj jeśli chodzi o kwestie wyposażenia, to już tu jest naprawdę porządne. No nie będę czekał, sprzedam mu to co mam, bo nie jest to nic wspaniałego, wiem o tym, ale no. Dodać trzeba tak czy siak. I proszę. Jest też to, po co tak naprawdę można powiedzieć przybyłem, czyli... Trudno. Mamy już teraz zapas wody. Można zobaczyć co i jak dalej. Ale najpierw to oczywiście do kościoła. Co? Aha, okej, okay, ciekawe. Ciekawa sprawa, czyli jako, że jestem kasnudem, to można tutaj rozmawiać o wierze ludzkiej. Ciekawe, ale no nie jest może najlepsze. Dobrze. Ciekawa w ogóle sprawa, ale chyba czytać nie będę, jakoś tak nie mam dzisiaj natchnienia. Zobaczmy, co my tu mamy. Czy jesteś właśnie takiego bardzo wartego uwagi, czy nie? Zwoje czyszczenia, zaklinania. Jest identyfikacja. No to się uda sprzedać z niewielkim chociaż zyskiem. Można sprzedać ponad 100, to oczywiście bierz, bierz sobie. No maść wezmę i bandaż, bo w sumie się skończyły. Tak, masz rację. Mogło być gorzej. O, jeszcze jest kupiec, taki ogólny ten cały. Dobra. Proszę jelnia, proszę łosia. Dobra. Ciekawa sprawa, ale nie ukrywam. No moja postać prawdopodobnie nie jest jeszcze gotowa.
Trzecia książka o podwójnym władaniu. Strasznie droga. Przermierz, czyli to chyba będzie związane... Tak, mieczami. To jest sztuka walki ogólnie. Dużo rzeczy są. Czy dużo rzeczy tu jest, nie są. Jezu, jeszcze trochę plączę. A mimo to jednak nie widzę tutaj czegoś, co by mogło mnie zainteresować na obecny moment. Nie wiem, może wybieranie się w to miejsce nie było odpowiednim pomysłem. Niemniej jednak już tu jestem, to chociaż zobaczę co, jak, gdzie. Zobaczmy co my tu mamy. Oj, wybaczcie za krzesło, trochę się rozskrzypiało dzisiaj. Sporo łuków właśnie. Maczugi im sprzedam, nawet jeśli ze stratą, to niech będzie. I przydałoby się chociaż trochę właśnie pomyśleć o tym, żeby zostać jakimś łucznikiem. Niestety sprzęty tutaj jeszcze są za drogie, więc prawdopodobnie jakieś strzały, łuk, kusze czy coś, co zdobędziemy dopiero w pierwszej wiosce. Oczywiście wiecie, no to nie będzie optymalne, ja wiem. Raczej się skończy na tym, że po prostu nic nie zrobimy. Okej. Czyli takie typowe na zasadzie nic, ale można pogadać. I dobra. A jakiś pijaczek, czy co my tu mamy? Nieodpitny, nie. Tego mi nie potrzeba. Krasnolud nam zgłodnią, co? Jest tą szynkę. Okej, czyli tutaj nic takiego nie mam. Natomiast widać, że... Nie mogę pogadać ze starszym, nie mogę przyjąć żadnych zadań poza tym jednym chyba. Niemniej jednak, no nie będę ukrywał, jak już się powtarzam. Fajnie, że udało się tutaj dotrzeć. I wiecie co? W sumie... Widzę, że... W sumie... Burza zaczyna wzbierać za oknem, więc... Nie wiem, jak tam będzie z... To jest... Okej. Mhm. Dobra, dobra, fajne. Ciekawe. Ciemne pole grobów. Pewnie zagrożenie jakieś wielkie. Dymne pole grobów, tak wysokie. Fort złamanego ostrza. Fajnie, gdyby coś w nim było, bo w sumie w forcie złamanego ostrza możemy sobie poradzić od tak po prostu. Muszę jeszcze raz sprawdzić, bo chyba nie przeczytam. A, monastyr gospodarza nieugaszalnego. Czyli pewnie jakieś coś też ciężkie. Tak. Czemu nie może niczego być w forcie złamanego ostrza? A szkoda. No ale cóż. Właśnie wracając, niestety burza się zbiera, więc raczej za bardzo... No nie ma co liczyć na to, że będzie dobrze. W wolnym momencie może po prostu prądu zabraknąć. W ogóle wolę wyłożyć po prostu takie nawet nagranie, niż potem mieć pretensje do siebie, że no się nie przygotowałem czy coś i znowu jest dzień przerwy. Tak więc no wybaczcie za wszystko i prosiłbym was wszystkich oglądających o napisanie, co sądzicie powiedzmy o tym nowym Stoneshardzie. I czy chcecie zobaczyć kontynuację przygód tego najemnika, czy może, nie wiem, wyjątkowo chcielibyście, dajmy to, żebyśmy zaczęli od... No w sumie od nowa, jedne co to właśnie inną postacią. Tutaj do wyboru możecie wybrać kogokolwiek, czy chcecie maga, czy ucznika, włócznika bardziej w stylu łotrzyka, po prostu co chcecie, jak chcecie, rozumiecie. No, ja jak mówię standardowo, zapłacę za łóżko, żebym zapisać, dobra, nie chciałem tego. No i jak już mówiłem, dziękuję wam, wybaczcie, że tak krótko, no ale niestety
Stało się jak się stało. Tak więc no, bardziej przedłużać już nie będę, więc no, trzymajcie się. Hej.